Cześć! W tym filmie przedstawiamy test sprawności, który pokaże Ci, czy Twoje ciało jest gotowe do treningu parku. Po jego obejrzeniu będziesz wiedział, czy są rzeczy, które musisz u siebie poprawić, zanim zaczniesz swoją przygodę z parkour. Uwaga! Pamiętaj, że nic nie zastąpi trenera i osoby z doświadczeniem, która zajęłaby się Tobą osobiście. Potraktuj ten film jako inspirację i pierwszy drogowskaz do przygody z parkour. Do testu będziesz potrzebował tylko drążek, schodki, trochę płaskiej powierzchni oraz wygodne ubranie i sportowe buty. A jeśli chcesz w łatwy sposób podsumować swoje wyniki, to przygotowałem specjalny arkusz. Możesz w nim wpisać swoje rezultaty i od razu zobaczyć, czy spełniłeś podstawowe wymagania, a także wpisać swoje wyniki po jakimś czasie, żeby zobaczyć progres. W opisie filmu kliknij link, aby pobrać arkusz. Test numer 1. Zwis na drążku. Sprawdzamy tutaj siłę i wytrzymałość Twojego chwytu. Dobierz wysokość drążka taką, abyś mógł swobodnie z niego zeskoczyć. Złap drążek na chwytem, czyli palcami do góry i kciukiem od dołu, na szerokość barków i swobodnie zwisaj, trzymając drążek oburącz. Trzymaj tak długo, ile dasz radę. Satysfakcjonujący wynik to przynajmniej 20 sekund. Z takim wynikiem będziesz gotowy do techniki lasze, czyli bujania się na drążku, ale i do ketlipa, czyli skoku na ścianę całym ciałem. Oczywiście lepiej, jeśli będziesz wisiał dłużej. Fajny wynik to już około 60 sekund, ale najlepsi wiszą nawet po kilka minut. Nie mówiąc już o rekordzistach, którzy wiszą ponad 20 minut. Test numer 2. Pompki. Tutaj sprawdzimy siłę Twojej górnej części ciała. Zacznij układając się na podłodze twarzą w dół. Dłonie połóż na ziemi szerzej niż szerokość barków. Trzymaj stopy razem, a napięte mięśnie pozwolą Ci zachować stabilność i uniknąć opadania bioder. Twoje ciało powinno tworzyć linię prostą od kostek do głowy. Rób pompki, aż nie będziesz w stanie zrobić kolejnej, pamiętając o prawidłowej technice. Tutaj nie ma wyniku minimalnego. Jeśli nie potrafisz wykonać nawet jednej pompki, to nie załamuj się. Znaczy to, że powinieneś lub powinnaś popracować nad siłą górnej części ciała. Wynikiem zadowalającym jest już 10 do 20 powtórzeń. Siła z pompek pomoże Ci w takich technikach jak monkey lub wbitka. Test numer 3. Przysiad. Tutaj sprawdzimy siłę Twoich nóg. Stań w pozycji wyprostowanej z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Przysiad. Zegnij nogi, opuszczając się w dół i łamiąc się w biodrach. Dla utrzymania równowagi wyciągnij ręce przed siebie, patrząc cały czas do przodu. Pamiętaj, aby utrzymać równowagę i utrzymywać proste plecy. Wynikiem zadowalającym jest już od około 20 przysiadów. Przysiady pokazują siłę Twoich nóg, która w parkour przydaje się bardzo we wszystkiego rodzaju skokach i lądowaniach. Test numer 4. Skok w dal z miejsca. Tutaj sprawdzimy Twoją skoczność. Znajdź miejsce, w którym bezpiecznie skoczysz do przodu i nie ma ryzyka poślizgnięcia się. Pozycja startowa. Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Wykonaj zamach ramion do tyłu, po czym wyrzuć je do przodu, wyskakując do przodu. W trakcie skoku podciągnij do góry na obie nogi, a ręce po osiągnięciu najwyższego punktu skieruj do tyłu. Lądowanie. Wyciągnij nogi przed siebie i wyląduj, trzymając stopy równolegle. Zmierz swój skok, mierząc w swoich stopach, obracając się napięcie i dochodząc do miejsca wybicia. Wykonaj przynajmniej 3-4 próby i zapisz najlepszy wynik. Wynikiem satysfakcjonującym będzie przynajmniej 6 Twoich stóp. Już naprawdę fajny wynik to 8,5 do 9 stóp, a najlepsi traserzy skaczą nawet 11 do 12 stóp. Test numer 5. Skok na schodek. Tutaj też sprawdzimy Twoją skoczność, ale tym razem w połączeniu z precyzją i równowagą. Stań przed schodami na odległość około stopy i próbuj wskoczyć na pierwszy stopień. Potem spróbuj na drugi. Jeśli czujesz się na siłach, próbuj skoczyć wyżej. Skakując uważaj, żeby nie zahaczyć stopami o krawędź stopni, w razie czego miej dłonie przed sobą, aby się osłonić lub podeprzeć. Po wskoczeniu utrzymaj równowagę, a w razie czego złap się poręczy. Przyjmij, że wynik minimalny to przynajmniej 2 schodki, a im wyżej, tym po prostu lepiej. Test numer 6. Deska. Sprawdzimy siłę Twojego korpusu. Aby wykonać deskę, czyli planka, najpierw uklęknij na podłodze i oprzyj się na przedramionach zgiętych pod kątem prostym. Następnie unieś całe ciało, opierając się tylko na palcach stóp i przedramionach. Podczas wykonywania planka ważne jest utrzymanie ciała w jednej linii bez zaokrąglenia pleców, wyginania bioder lub unoszenia pupy. Dlatego mocno napinaj mięśnie brzucha, pośladków, pleców i ramion. Utrzymuj planka aż do momentu, w którym czujesz, że ciało zaczyna się uginać i nie możesz już utrzymać się w linii. Dobrze, jeśli w planku wytrzymasz ponad 30 sekund. Twoim celem powinno być wytrzymać ponad minutę lub nawet dwie. Dobry wynik w planku pomoże Ci w wielu różnych technikach parkour, gdyż Twój core powinien być napięty w wielu momentach, takich jak czworakowanie, ketlipy, wolty czy wbitki. Testy mobilności. Testy mobilności są wykonywane po to, aby sprawdzić Twoje zakresy ruchu. Pokażą one, jakie masz ograniczenia w ruchomości stawów. Takie ograniczenia mogą prowadzić do nieprawidłowych wzorców ruchowych, a one z kolei mogą przyczyniać się do bólu lub urazów podczas trenowania parkour.
Niedociągnięcia w tych testach nie wykluczają Cię z parkour, ale mogą zasygnalizować pewne problemy, nad którymi powinieneś popracować. Żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteś, proponuję, żebyś w każdym teście zrobił lub zrobiła sobie zdjęcie, a za jakiś czas powtórzyć zdjęcie, żeby zobaczyć progres. Numer 1. Przysiad. Zacznij w pozycji wyprostowanej i wykonaj pełny przysiad, utrzymując stopy płasko na podłodze. Jeśli tracisz równowagę, masz trudności zejść głęboko, palce stóp uciekają mocno do zewnątrz, kolana pracują nierówno bądź schodzą się do środka, świadczy to o tym, że powinieneś popracować nad działaniem stawów skokowych, kolanowych lub biodrowych. Prawidłowy przysiad w parkour jest bardzo ważny, więc nie bagatelizuj problemów z nim związanych. Test drugi to test stawu skokowego. Klęknij przed ścianą lub jakąś inną pionową powierzchnią. Odmierz odległość pięści i ustaw stopę w tej odległości. Zbliż kolano do ściany i sprawdź odległość od niej. Jeśli sięgniesz kolanem, to nie jest źle, ale jeśli masz trudności z dosięgnięciem, prawdopodobnie musisz popracować nad swoim stawem skokowym. Test numer 3. Test tylnej taśmy. Skłon. Stań prosto i pochyl się do przodu, trzymając nogi proste i sięgnij jak najbardziej w dół. Jeśli masz trudności z sięgnięciem do stóp i czujesz napięcie z tyłu, powinieneś popracować nad swoją tylną taśmą. Drugi test tylnej taśmy. Ułóż się w pozycji leżącej na plecach z nogami prostymi. Spróbuj unieść jedną nogę, utrzymując ją prosto i zwracając uwagę na to, czy jest to dla Ciebie łatwe i do którego poziomu dochodzisz. Jeśli nie możesz dojść do kąta 90 stopni, to też może świadczyć o Twoich problemach z tylną taśmą. Test piąty, rotacja zewnętrzna barku. Usiądź przy ścianie w pozycji wyprostowanej, całymi plecami przylegaj do ściany, a następnie przyłóż łokcie i dłonie do ściany i przesuwaj do góry. Jeśli masz ten problem, a Twoja klatka ciągnie Cię do przodu, może to oznaczać, że musisz popracować nad mobilnością Twoich stawów barkowych. Tutaj u mnie na przykład mógłbym jeszcze bardziej przycisnąć nadgarstki do ściany. Jest jeszcze wiele podobnych testów mobilności, wystarczy, że poszukasz pod hasłem testy mobilności. Polecam na przykład książkę Bądź sprawny jak Lampard, która jest kopalnią wiedzy, pokazuje poprawne wzorce ruchy, testy mobilności i sposoby na to, jak dbać o swoje ciało. A jeśli dysponujesz trochę większymi środkami, to warto pójść chociaż do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje Cię osobiście. Pamiętaj, że dobre poznanie swojego ciała i dbanie o nie pozwoli Ci długo cieszyć się sprawnością fizyczną, która do parkour jest Ci niezbędna. Dzięki za obejrzenie, napisz w komentarzu, jak Ci poszło w testach i pamiętaj o arkuszu do testów do ściągnięcia. Do zobaczenia w kolejnych filmach.